ale mnie dzisiaj nosi. Ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian. Ma moc. U mnie się kręci, że hu hu. Ach, tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne. Dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii. Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie! Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmy na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny, chłodny poranek. Ostatni, czwarty dzień rywalizacji w Mistrzostwach Polski Łyżwiarzy Szybkich na dystansach. Rozpoczniemy od wieści bardzo pozytywnych, bardzo optymistycznych. Wczoraj nasza reprezentacja short trackowa na krótkim torze zachwyciła podczas Pucharu Świata w Salt Lake City. Natalia Maliszewska wywalczyła srebrny medal na dystansie 500 metrów. Świetnie spisał się też Diane Sellier, który na tym dystansie wywalczył piąte miejsce, jechał w finale, a my... tu będziemy oglądać zdziebko dłuższe dziś dystanse niż ta 500, która tak mocno nas wczoraj cieszyła. Dystanse najdłuższe, bo panie pojadą na 5000, a panowie na 10
tysięcy metrów. Rozpoczęliśmy rywalizację pań. Tu miało wystartować łącznie 10 zawodniczek, ale widzimy, że pierwsza para niepełna. Nie zjawiła się na starcie Julia Budna, mamy tylko Zuzannę Sączek z MKS Korony Wilanów. I to ona będzie mierzyć się z tym niezwykle trudnym dystansem. 5000 metrów jest w jakimś stopniu podobne do 3000 w tym znaczeniu, że to również jest dystans, na którym wytrzymałość przeważa nad szybkością. I to ci wytrzymali są tu najlepsi. Przypomnijmy więc, że na 3000 metrów kilka dni temu, bo w czwartek Mistrzostwo Polski kolejne w swojej karierze wywalczyła Magdalena Czysztoń, zdecydowanie wygrywając ze wszystkimi pozostałymi rywalkami. Srebrny medal zgarnęła Olga Kaczmarek, brązowy Livia Kubin. Czwarta z niewielką stratą była Maja Płończyk. Dziś z tej czwórki nie ma na liście startowej Olgi Kaczmarek. Łącznie zobaczymy, tak jak już wspomniałem, jeśli ta pierwsza para jest pusta, miejmy nadzieję, że kolejne będą wypełnione. Jedziemy w kwartetach, więc zobaczymy po przejeździe Zuzi Sączek jeszcze dwa pełne kwartety. Będziemy mieli 9 zawodniczek łącznie w rywalizacji, biorąc pod uwagę wyniki z lat poprzednich. No to nie ulega wątpliwości, że tutaj faworytką jest Magdalena Czysztoń na 5 startów w arenie lodowej, 5 mistrzostw Polski, które się tutaj odbywało 4 razy na 5000 metrów. Wygrywała właśnie Magda Czysztoń. Ten jeden raz w roku 2019. Triumf Karoliny Gąseckiej. Ale była to sytuacja o tyle wyjątkowa, że były to zawody, w których Magda Czysztoń nie wzięła udziału. Mieliśmy w ogóle wówczas bardzo okrojoną listę startową. Widzimy międzyczasy Zuzanny Sączek. To dystans oczywiście, który trzeba jechać bardzo spokojnie. Nie będzie tutaj rwania do przodu. Trzeba zostawić sobie odpowiednio dużo sił, żeby w ogóle dotrzeć do mety. A co dopiero walczyć o dobry wynik. Dłuższych dystansów panie raczej nie jeżdżą. No oczywiście tym najdłuższym w łyżwiarstwie jest 10000, ale na Pucharach Świata, na wszystkich zawodach międzynarodowych piątka jest tą konkurencją, którą jeździ się na najdłużej, jeśli tak można ująć te kwestie. Kluczem tutaj będą jak najmniejsze spadki pomiędzy kolejnymi rundami. W sporcie bywa tak, w sporcie jest tak, że no, im człowiek bardziej zmęczony, tym wolniej przesuwa się do przodu. To oczywista oczywistość, chciałoby się powiedzieć. Ale ma to zastosowanie szczególne właśnie w takich dystansach jak 5000, 10000 metrów. Patrzymy na te białe liczby wyświetlające się po każdym kółku przejechanym przez zawodników. Ostatnia runda Zuzi Sączek 49,52. No i sztuką jest to, żeby było jak najrówniej, żeby te rundy były podobne, żeby jeśli rośnie, to żeby rosło wolno. 49,31 teraz na kolejnej, więc jest dobrze. Nie było w ogóle spadku pomiędzy poprzednią rundą przejechaną, a tą teraz. Zuzanna Sączek to reprezentantka MKS Korony Wilanów. Zawodniczka, która ma w dorobku parę medali krajowych
ale za juniorskie i młodzieżowe zawody. Dwukrotnie startowała w Viking Race w 2019 i 2020 roku. W 2019 kończąc go nawet na 9 pozycji. Viking Race to zawody prestiżowe w tych kategoriach juniorskich odbywające się w Holandii, w Heerenveen. Na pewno bardzo przyjemnie jest, będąc juniorem, wystartować właśnie w takiej konkurencji wśród najlepszych prawdopodobnie juniorów w Europie. Kolejna spokojna runda przejechana w podobnym tempie. Już przeszło 3000 metrów za Zuzanną Sączek. Rekordy Polski, jeśli chodzi o te najdłuższe dystanse, są już dość wiekowe, bo ten u pani na 5000 metrów Luiza Złotkowska ustanowiła w roku 2011. Oczywiście w Salt Lake City, tam pada większość rekordów świata. Zresztą i w ten weekend w short tracku mogliśmy cieszyć się, obserwować rekord świata w wykonaniu Ksandry Welzebur. Znakomita Holenderka na 500 metrów w eliminacjach, co ciekawe, poprawiła rekord świata. Wczoraj podczas zawodów już nie poszło jej tak dobrze. Nie stanęła ostatecznie na podium. Ale wiadomo też, że to inna specyfika, jeśli chodzi o zawody, że w short tracku nie liczy się tylko prędkość, ale również inne czynniki. Jednak gdy jest więcej osób na torze, trzeba też mieć pewien zmysł i wiedzieć, w którym miejscu można się ustawić, w którym nie można. Sandra wczoraj ukarana na etapie półfinału wykluczeniem przez sędziów i ostatecznie musiała pogodzić się z tym, że w ogóle nie pojechała w finale. Ten rekord polski, o którym wspomniałem, Luizy Złotkowskiej, 7.07.02. Bardzo wyśrubowany czas. Bardzo, chyba jedynie w Salt Lake City możliwy do osiągnięcia. Przynajmniej przynajmniej póki nie mamy zawodników w takiej ścisłej czołowej czołówce światowej. Nawierzymy, że przyjdą takie czasy, gdzie tych zawodników w czołówce mieć będziemy również na długich dystansach. I że to 7.07 padnie. Na 10 tysięcy u mężczyzn rekord ma jeszcze dłuższą brodę, bo pochodzi z roku 2005. No i tam Paweł Zygmunt w Heerenveen przejechał 13.19.73. Jeszcze nikomu nie udało się tego czasu poprawić. A Zuzanna Sączek wjeżdża na ostatnie okrążenie. Patrzymy na te czasy i te czasy są rzeczywiście bardzo równe. Teraz nawet zeszła poniżej 49 sekund na ostatniej rundzie. Więc myślę, że będzie zadowolona ze swojego przejazdu. Realizuje bardzo dobrze założenia. Tak jak ruszyła, tak jedzie na kolejnych okrążeniach. Nie zwalnia. Już te ostatnie metry przed nią. Widać bardzo spore zmęczenie. No pewnie będzie musiała długo odpoczywać po tym biegu.
ale to jest dobry bieg. Dziesięć, 14:90. To czas uzyskany przez zawodniczkę MKS Korony Wilanów. W ubiegłym roku Zuzanna nie jechała na Mistrzostwach Polski na tym dystansie. Dwa lata temu jechała szybciej. Ale też, jak mniemam, jechała w kwartecie, gdzie będzie łatwiej. Zawodniczkom będą mogły się porównywać do rywalek, a to zawsze inna rywalizacja, gdy jedzie się z kimś. I oto rusza pełny kwartet. Z toru wewnętrznego Dominika Halbryt z Kuprum Lubin, z toru zewnętrznego Maria Kania z Legii Warszawa. Za nimi ruszą dwie kolejne zawodniczki z toru wewnętrznego Emilia Zawisza, UKS Wikinga Elbląg, bardzo dobrze spisująca się na tych Mistrzostwach Polski, i Marcelina Gąsienica-Royce, KSS NPTT 1907 Zakopane. Zarówno Emilia Zawisza, jak i Marcelina Gąsienica-Royce, myślę, że ten weekend zaliczą do udanych. Jestem ciekaw, jak pójdzie im na tym dystansie, szczególnie Emilii Zawiszy, to jest zawodniczka z rocznika 2007. Więc nastolatka, która zdecydowała się tutaj na 5-kilometrową rywalizację. No i na otwarciu najszybsza, właśnie Emilia Zawisza, zawodniczka z Elbląga. Zobaczymy, jak będzie na rundzie. Widzimy, że wszystkie jadą zdecydowanie mocniej niż Zuzanna Sączek, którą widzieliśmy jako pierwszą na otwarcie tych zawodów. ...37:49, 37:55. Emilia Zawisza i Marcelina Gąsienica-Roy jadą szybciej od swoich rywalek z pierwszej pary. Tam Dominika Halbryt próbuje narzucić odpowiedni rytm. Oddaliła się nieco od Marii Kani. Widzimy zresztą dość spory spadek przy zawodniczce Legii. A Emilia Zawisza i Marcelina Gąsienica-Roy kontynuują jazdę 2 sekundy szybszą na okrążenie od pary będącej przed nimi. 1400 metrów za Dominiką Halbryt. Niezłe tempo tego ostatniego okrążenia. Tymczasem para, którą widzimy na ekranach, Emilia Zawisza i Gąsienica Roy, dojeżdżają już powoli do Marii Kani. Niebawem dojdzie tam do wymijanki. Widzimy teraz Dominikę Halbryt. Za moment przejedzie kolejne okrążenie i zobaczymy jej międzyczas. Póki co jedzie te kolejne rundy na poziomie porównywalnym do pary będącej za nią. Straciła nieco na otwarciu, ale teraz 38:86. To jest ładna jazda w wykonaniu zawodniczki z Lubina. Marcelina Gąsienica-Roy, runda powyżej 39 sekund. Emilia Zawisza najszybciej w stawce, ale tylko 1/10 lepiej niż Dominika Halbryt. I obserwujemy właśnie Emilię Zawiszę, zawodniczkę z Elbląga. Widzimy, że ta jej przewaga nad Marceliną Gąsienicą-Roy nie jest duża. Obie minęły już Marię Kanię, która notuje spore spadki, przynajmniej póki co na tych kolejnych rundach. Ale już 2200 przeszło metrów za nią. Oj, doszło do nieprzyjemnej sytuacji przy zmianie toru. Straciła równowagę
Emilia Zawisza. Na szczęście nie doszło do żadnego zahaczenia, do żadnego upadku. Ale to taki moment, który może być wybijający z rytmu dla zawodniczki. Zobaczymy, czy przełoży się na czas po tej rundzie. Dominika Halbryt wciąż poniżej 40 sekund. A Emilia Zawisza i Marcelina Gąsienica-Roy już powyżej tego pułapu. Więc to jest moment, w którym Dominika Halbryt może nieco nadrobić z czasu, który straciła na pierwszych rundach do pary będącej za nią. Kolejna runda poniżej 40 sekund i jeśli ta tendencja się utrzyma, to ona będzie za moment jechała na najlepszy czas. Ma już 3000 metrów za sobą. Emilia Zawisza 40:57. Wciąż ma przewagę nad Dominiką Halbryt, wynikającą z pierwszych bardzo mocnych rund. Ale ta przewaga jest już coraz mniejsza, jeszcze 2 km do mety. Marcelina Gąsienica-Roy, no już prawie 42 sekundy na rundę. Widać, że ten dystans jest morderczy, że ten dystans potrafi wykończyć organizm. Z każdą kolejną rundą jedzie się coraz ciężej. Dominika Halbryt najrówniej, 39:31. Emilia Zawisza i widzimy, że już przewaga na tym etapie 3400 metrów jest po stronie zawodniczki z Lubina, która dubluje teraz Marię Kanię. Widzimy na naszych ekranach zawodniczkę, która teraz jedzie na objęcie prowadzenia. Jedzie wciąż bardzo wartkim tempem. Coraz więcej zaczyna wskazywać na to, że będzie lepsza nie tylko od Marii Kani, z którą jedzie w parze i którą już zdublowała, ale również od dziewczyn z pary, która startowała za nią. 38:86. Jeszcze zdołała narzucić lepsze tempo Dominika Halbryt. No, jej rywalki już wyraźnie powyżej 40. Na każdej kolejnej rundzie widzimy Emilię Zawiszę, widzimy jak ciężko oddycha, jaki to jest wysiłek, przejechanie 5 kilometrów. Pomimo, że z pewnością będąc w arenie lodowej pod dachem jedzie się znacznie łatwiej niż miałoby to miejsce, gdyby tego dachu brakowało, gdybyśmy mieli dziś taki mroźny, deszczowy poranek w Tomaszowie, bo jakaś mrzawka się co jakiś czas na zewnątrz pojawia. A Dominika Halbryt 39:30 na kolejnej rundzie i ostatnie okrążenie przed nią. Ostatnie 400 metrów do przejechania. Ona jedzie tutaj na najlepszy czas ze wszystkich. Ona będzie liderką, a bycie liderką na tym etapie powoduje, że będzie mogła być pewna miejsca w czołowej piątce w kraju. Słyszeliśmy sygnał dźwiękowy także dla tej drugiej pary, dla Emilii Zawiszy i Marceliny Gąsienicy-Roy. A Dominika Halbryt jest już na mecie. 8:13:01 to jej czas. Czas, do którego będziemy porównywać resztę zawodniczek. Emilia Zawisza jako druga powinna zameldować się na mecie. Widzimy ją na naszych ekranach. Zerwała się jeszcze na finisz. Widzieliśmy, że 39:24 na ostatniej rundzie pojechała 18:30 ostatecznie. Marcelina Gąsienica-Roy 8:36:33 to jest oczywiście na ten moment miejsce trzecie. I już na finiszowych metrach jest też Maria Kania.
Ona z czasem 9:18:92 ma miejsce czwarte. Dominika Halbryć pewna miejsca w czołowej piątce. No i to jest niezły czas jak na krajową piątkę. Przeglądając lata poprzednie, no to często nie trzeba było zejść nawet poniżej 8:30, żeby w tej piątce być. No, poza rokiem 2017, gdzie wystartowało tylko 5 zawodniczek i piąta Karolina Gąsecka uzyskała czas 7:45. Był to w ogóle bardzo dobry rok, jeśli chodzi o czasy na Mistrzostwach Polski. A tymczasem przechodzimy do walki o medale. Ostatni kwartet z toru wewnętrznego: Natalia Jabrzyk, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki. Z toru zewnętrznego: Livia Kubin, KS SNPTT 1907 Zakopane. W drugiej parze wystartują z toru wewnętrznego mistrzyni Polski, wielokrotna obrończyni tytułu, Magdalena Czyszczonia, ZS AWF Katowice. Z zewnętrznego jej koleżanka klubowa Maja Płończyk. I myślę, że tutaj upatrujemy właśnie w Magdzie wielkiej, wielkiej faworytki do złota. Ona triumfowała w roku ubiegłym, wówczas srebro wywalczyła Natalia Jabrzyk, brąz Livia Kubin. I teraz wszystkie te trzy zawodniczki widzimy na torze. Już na otwarciu, po pierwszych 200 metrach, mocno Magda Czyszczoń, 21:19. To jest budowanie przewagi nad rywalkami od pierwszych metrów. Bardzo dobra, mocna jazda. 32:91 na rundzie. Znacznie, znacznie lepszy wynik od jadących w pierwszej parze Natalii Jabrzyk i Livii Kubin. Tam Natalia Jabrzyk 37:03, Livia Kubin 38:20. Maja Płończyk, która myślę spróbuje tutaj korespondencyjnie walczyć się z czasami Natalii Jabrzyk i Livii Kubin, pozostała nieco osamotniona przez Magdę Czyszczoń, która wyrwała mocno do przodu. Póki co w miarę równo Natalia Jabrzyk i Livia Kubin. No a Magda Czyszczoń na każdej rundzie zyskuje po kilka sekund. No to jest przepaść, jeśli chodzi o czasy najlepszej naszej długodystansowej zawodniczki, a resztą stawki. Kapitalne tempo utrzymuje Magda Czyszczoń. 1/5 dystansu już za nią. Przeszło, bo 1400 metrów właśnie minęła. 34:78 na kolejnej rundzie. Kolejne 3 sekundy dołożone nad Natalią Jabrzyk, która w tej chwili jedzie na drugi czas, ale ostatni międzyczas pół sekundy słabszy od Livii Kubin. Ta zacznie zapewne zbliżać się do zawodniczki z Tomaszowa. Magda Czyszczoń zbliża się, widzimy już do pary, która wystartowała przed nią. Za moment możemy być świadkami wyprzedzania. Jest już blisko Livii Kubin. To ważny moment, żeby nie pomylić czasami torów. Wiadomo, to brzmi dość banalnie, ale przy takim zmęczeniu, jaki mają zawodniczki, no czasami może się coś pomieszać i jest to całkiem naturalne i zdarza się nawet na najwyższym poziomie, że gdy zmęczenie daje się we znaki, no, trzeba utrzymywać koncentrację tym mocniej. Widzimy na naszych ekranach Natalię Jabrzyk, Livię Kubin i zbliżającą się do nich Magdę Czyszczoń. Magdę Czyszczoń, która już rozpoczyna
wyprzedzanie pary, która startowała wcześniej. ...34,68 na kolejnym okrążeniu. Kolejna ponad sekunda nad Natalią Jabrzyk. No ale tutaj już Magdzie Czyszczoń nie zagrozi nikt. Ona wyprzedziła już rywalki jadące w parze przed nią. Tu już jeśli chodzi o jakiekolwiek emocje, możemy patrzeć jedynie na czasy Natalii Jabrzyk, Liwii Kubin i Mai Płończyk, bo to walka o miejsca na podium. Na Magdę Czyszczoń można jedynie patrzeć i podziwiać. Tak jeździ mistrzyni Polski. Wielokrotna również mistrzyni Polski z tego roku na 3000 metrów i zaraz, nie mam wątpliwości, mistrzyni Polski na 5000 metrów. 35-21. W ten sposób Magda Czyszczoń zmierza po swoje kolejne złoto. Natalia Jabrzyk natomiast na ostatnich rundach zdecydowanie mocniej zarówno od Liwii Kubin, jak i od Mai Płończyk. 36,81. Kolejne prawie 2 sekundy dołożone do przewagi. Jedzie prawdopodobnie po wicemistrzostwo Polski, tak jak w roku ubiegłym. A Liwia Kubin będzie próbowała utrzymać tutaj miejsce trzecie. Co powinno jej się udać, bo jej przewaga nad Mają Płończyk, no póki co nie jest jeszcze jakaś wielka, ale dokłada do niej na kolejnych rundach, więc tendencja jest dość wyraźna. Magda Czyszczoń już zbliża się do Mai Płończyk, zaraz będzie ją dublować. To też właśnie ma miejsce. Magda Czyszczoń. 2 rundy do mety. 4200 metrów ma już w nogach. 35,88 to czas na poprzedniej rundzie. Poniżej 38 sekund na rundę jedzie Natalia Jabrzyk. To jest wciąż bardzo dobra jazda. Jazda na srebrny medal Mistrzostw Polski. Na brąz jedzie Liwia Kubin, która przy okazji ostatniej rundy dołożyła wyraźnie przewagi nad Mają Płończyk. Ma je dopiero za moment, zobaczymy na 4200. A Magda Czyszczoń rozpoczyna swoje ostatnie okrążenie. 36-39. Przejechane. To będzie dobry czas. Prawdopodobnie lepszy niż ten uzyskany przez Magdę rok temu. Już widzimy. To końcówka, to końcówka. Magda zmierza po Mistrzostwo Polski. Magda ma te Mistrzostwo Polski. 7:23:45 z czasem lepszym niż w roku ubiegłym. Wywalczyła złoto. Natalia Jabrzyk 7:51:48. Troszkę słabiej niż w roku ubiegłym. Ale niewątpliwie cieszący czas, bo dający jej medal srebrny, Liwia Kubin 8:02:28. To będzie medal brązowy. Maja Płończyk za moment dojedzie do mety jako czwarta w tym kwartecie i również najprawdopodobniej z czwartym czasem. Choć i to nie jest pewne, bo ostatnie rundy bardzo, bardzo męczące dla Mai. Dające sporo obciążenie. I 8:15:45, czyli miejsce piąte, czyli Dominika Halbryt kończy Mistrzostwa Polski na czwartym miejscu. Zawodniczka urodzona w 2006 roku niezwykle dzielnie zniosła te 5000 metrów.
i zostanie sklasyfikowana tuż za podium. A my przypomnijmy, Magdalena Czyszczoń z medalem złotym na tym morderczym dystansie 5000 metrów. Natalia Jabrzyk z medalem srebrnym, a Livia Kubin z medalem brązowym, więc mamy powtórkę z podium z roku ubiegłego. Za moment, no dajmy im chwilę wytchnienia, a później dekoracja. A później przejdziemy do rywalizacji mężczyzn na 10 tysięcy metrów, ale teraz chwila przerwy. Ale mnie dzisiaj nosi, ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian, ma moc. U mnie się kręci, że hu hu. Tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne, dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE, prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie! Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmy na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek.
Poprosimy pana wiceprezesa i nasze asystenty
Zlecam zalista w tym kraju Maja Paszczyn, a za to jest Paweł Katowice i złota medalista polski młodzieżowa mistrzyni Polski na dystansie 5000 metrów Natalia Jarka, klub sportowy Wielica Matowa. Magda Czyszczoń, nasza długodystansowa mistrzyni, zarówno na 3000, jak i na 500. Złoty medal Mistrzostw Polski. Dla Ciebie to już chyba taka trochę rutyna. Chciałabym, żeby ta rutyna wyglądała tak na Pucharach Świata. A tutaj cieszę się, że kolejny, bodajże 6 raz obroniłam Mistrzostwo Polski z rzędu. Puchary Świata ruszają już niebawem. Jakie nastawienie przed nimi? Jak się czujesz? Jaka jest w Tobie moc przed startem tego sezonu międzynarodowego? Myślę, że mój stan jest lepszy niż sezon temu i czuję się nastawiona bojowo, a co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. A start już w piątek. Będziemy trzymać kciuki, a teraz tyle od nas, bo za moment startują mężczyźni na 10 tysięcy metrów, więc dzięki Ci, Madziu, za rozmowę.
wracamy do rywalizacji sportowej. Ostatni z dystansów indywidualnych do rozegrania. 10 tysięcy metrów panów. Para pierwsza. Patryk Wójcik, AZS Zakopane. To ten pan na torze wewnętrznym w zielono-czarnym stroju. Natomiast z toru zewnętrznego wystartował Kacper Brzozowski z MKS-u Korony Wilanów. W drugiej parze, która za moment rozpocznie rywalizację, wystartują z toru wewnętrznego Kacper Busse, MKS Kuprum Lubin, a z toru zewnętrznego Karol Karczewski z Legii Warszawa. W ubiegłym sezonie mistrzem Polski na tym dystansie został Szymon Palka, który wyprzedził Artura Janickiego. Trzecie miejsce wywalczył wówczas Zbigniew Brudka. No nie jest to oczywiście dystans, na którym zwykle oglądaliśmy naszego mistrza olimpijskiego, ale w ubiegłym sezonie przejechał na przetarcie również te mordercze 10 km i stanął na podium. Dziś rzecz jasna Zbigniewa Brudki w stawce nie ma, no a faworytem do wywalczenia miejsca w czołowej trójce będzie Norbert Piekielny, który wywalczył już brązowy medal na 5000 metrów, właśnie stając na podium obok Szymona Palki i Artura Janickiego. No a w ubiegłym roku był czwarty. Patryk Wójcik, którego oglądamy, również w przeszłości znakomity długodystansowiec, jadący w pierwszej parze zawodnik w 2018 roku wywalczył tutaj nawet Mistrzostwo Polski. Wówczas czas 14.00.70 pozwolił mu na wyprzedzenie zarówno Szymona Palki, jak i Artura Janickiego. Na naszych ekranach Kacper Busse patrzymy na międzyczasy. Te notowane przez Patryka Wójcika rzeczywiście zdecydowanie najlepsze z całej tej stawki. On będzie w tym kwartecie najszybszy. Ale tak jak wspomniałem, to zawodnik, który potrafił zajmować tutaj wysokie pozycje. Zawodnik już bardzo doświadczony, rocznik 1990. 10 tysięcy na Mistrzostwach Polski w roku 2018. Z tego, co widzę w swoich statystykach, były jego ostatnimi na takim poziomie. W 2017 rok wcześniej zajął tutaj czwarte miejsce. No, wówczas mieliśmy znakomitych zawodników na podium, bo był Jan Szymański mistrzem Polski, a obok niego medale odbierali Adrian Wielgat i Roland Cieślak. Oczywiście to nasza łyżwiarska przeszłość, ale przeszłość jakże piękna. 2000 metrów już za Patrykiem Wójcikiem, 36-26 na ostatniej rundzie. My oglądamy natomiast Kacpra Busse. On jedzie na drugi czas. Mocny początek zawodnika z Lubina. Spokojniej Brzozowski i Witkowski. Zobaczymy, jak to będzie miało, jakie to będzie miało przełożenie na dalszą część dystansu. Patryk Wójcik już zbliża się do Kacpra Busse. Będzie go wyprzedzał, dokłada kolejne sekundy do przewagi nad zawodnikiem z Lubina. Być może zagrozi tutaj tym najlepszym w walce o miejsce trzecie Patryk Wójcik. Póki co jego tempo jest dobre.
37:79. Czas rundy. Zdecydowanie najszybszy spośród wszystkich zawodników, których mamy na torze. Ale też zwróćmy uwagę na to, że to 2800 metrów, o ile u kobiet to było już przeszło połowa dystansu, już coraz bliżej mety, to tutaj nadal jest to tej mety bardzo daleko. 38:12, kolejna runda Patryka Wójcika. No, ucieka rywalom z tego kwartetu. Jest zdecydowanie z przodu. Wyprzedził parę, która wystartowała co prawda później, no ale było to oczywiście nie pełne okrążenie, nie jest to dubel, tylko pół okrążenia nadrobione nad nimi. Dubel będzie, gdy minie swojego rywala z pary, Kacpra Brzozowskiego, a już się do niego zbliża, co widzimy na ekranach. Widać, że spory wysiłek wkłada Patryk Wójcik. Widać zmęczenie na twarzy. Wyprzedził Kacpra Brzozowskiego. Ma już okrążenie przewagi. I mknie dalej, 4000 metrów za nim. I ciągle 38 z kawałkiem na okrążeniu. Zawahał się, czy coś poprawić jeszcze w swoim kostiumie. Wyprostował na chwilę Patryk Wójcik. Ale jedzie dalej, to niespełna połowa dystansu. ...25 pełnych rund mają do przejechania zawodnicy. No, Patryk Wójcik już niebawem będzie w połowie tego morderczego dystansu. Coraz dłuższe rundy w jego wykonaniu. Pośpieszyłem się, myślę, z tym stwierdzeniem na początku biegu, że być może zagrozi zawodnikom z kolejnego kwartetu. Myślę, że ci, którzy w nim pojadą, ukończą rywalizację w 14 minutach z niewielkim kawałkiem maksymalnie. Natomiast Patryk Wójcik jedzie zapewne na 15 z ułamkiem. ...5200 metrów za nim. Już ponad 40 na rundzie. Coraz ciężej, coraz trudniej. Coraz częściej trzeba łapać te minimalne chwile wytchnienia. Z pozostałych zawodników najszybciej wciąż Kacper Busse. Choć na ostatniej rundzie tylko nieznacznie szybciej od Kacpra Brzozowskiego, to zwróćmy uwagę, że na tym półmetku jego przewaga wynosi 16 prawie sekund. Jeszcze większa przewaga Patryka Wójcika nad drugim Kacprem Busse. I wciąż dzielnie przemierza kolejne rundy doświadczony łyżwiarz AZS-u Zakopane. Patryk Wójcik ma już za sobą przeszło 5600 metrów. Niebawem dojedzie do 6000.
i wciąż w okolicach 40 sekund na rundę. Gdy patrzymy na niego, wydaje się, że to tempo jest bardzo, bardzo spokojne. Natomiast no, trzeba zauważyć, że on zdublował już tutaj wszystkich zawodników. Przed momentem mieliśmy też sytuację, w której Kacper Brzozowski wyprzedził Filipa Witkowskiego, swojego kolegę z MKS-u Korony Wilanów. Nasz lider, Patryk Wójcik, 40-80 na kolejnej rundzie. Jeszcze około 4 minut do mety. metrów ma już w nogach, a ostatnie okrążenie niezłe, 39-08, poprawa względem ostatnich kółek. Widzi znów przed sobą rywali Filipa Witkowskiego i Kacpra Busse. Wyprzedza ich. Póki co Filipa Witkowskiego, za moment również Kacpra Busse. Kolejne okrążenie przewagi nad zawodnikiem, który jedzie w tym momencie na drugi czas. Mocniejsze tempo Patryka Wójcika. Pytanie, czy to właśnie to wyprzedzanie tak mobilizuje zawodnika z Zakopanego, że jest w stanie pojechać znacznie szybciej na rundzie, bo teraz 37,72. metrów. Teraz nawet 2400, bo już minął przecież kolejne okrążenie Patryk Wójcik. I coraz mocniej, 36,70. Naprawdę niezłe tempo tych ostatnich dwóch rund w jego wykonaniu. W naszych ekranach Kacper Busse, jadący na drugi czas. I lider, Patryk Wójcik. Ostatnie 2 kilometry. Ostatnie 5 kółek. Przyspieszeniu na dwóch okrążeniach, kolejne wolniej. Teraz powyżej 40 sekund nawet, ale znów zbliża się do wymijania. Wyprzedza Filipa Witkowskiego. Coraz bliżej do mety. Niewątpliwie zawodnik z Zakopanego będzie prowadził, na ile pozwoli to prowadzenie. Zobaczymy. Jeszcze aż 3 kółka ma do przejechania. Będzie to czas nawet w okolicy 16 minut.
9200 metrów za Patrykiem Wójcikiem. Dwa okrążenia do końca. No jego rywale mają do przejechania znacznie więcej. On jako pierwszy będzie mógł cieszyć się odpoczynkiem. Na kolejnej rundzie Patryka Wójcika. Jego rywale widzimy zdecydowanie powyżej 40. I dzwonek dla Patryka Wójcika, oznaczający, że to już ostatnie okrążenie, że już za moment to cierpienie 10-kilometrowe się skończy. Zobaczymy, jaki da mu to czas. Będzie powyżej 16 minut. Kilka sekund powyżej. ...16.05.33, najszybszy w tym kwartecie, więc minimum piąte miejsce. W roku ubiegłym trzeba było zejść poniżej 15 minut, żeby w pierwszej piątce się uplasować, ale był na liście startowej Zbigniew Brudka, był też Mateusz Śliwka, młody zawodnik, który odważył się przejechać to 10 tysięcy metrów i wypadł na nim bardzo dobrze, bo zakończył rywalizację w czasie 14.41.43 i to on był wówczas piąty. Do mety zbliża się też Kacper Brzozowski i Kacper Busse. Jedzie na drugi czas. Na naszych ekranach Kacper Brzozowski niesamowicie zmęczony. No ale jeszcze troszeczkę ma do przejechania. Teraz usłyszał dzwonek. Wie, że to jest jego ostatnie okrążenie. Wie, że to jeszcze tylko chwilka i będzie na mecie. I minimum szóste, no siódme miejsce w jego wypadku minimum będzie zrobione. Na minimum szósty wynik, czyli drugi w tym kwartecie jedzie, bowiem Kacper Busse z Kuprum Lubin. Jest Kacper Brzozowski na mecie 17.58.35. No na chwilę to jest drugi wynik, ale za moment przebije go Kacper Busse 17.46.71. I to zawodnik z Lubina jest w tej chwili na drugim miejscu. Wciąż na torze pozostaje natomiast Filip Witkowski, zawodnik MKS Korony Wilanów. Mija kolejny punkt pomiarowy, 8800 metrów za nim. Więc jeszcze trzy kółka ma do przejechania. Zawodnik z rocznika 2002. Nie wiem, czy nie pierwszy raz w ogóle w swojej karierze jedzie na tak długim dystansie. Jechał też na 5000 metrów podczas tegorocznych Mistrzostw Polski. To było pierwszego dnia rywalizacji.
5000 metrów ukończył z czasem 9:24:12, zajął 20 miejsce. Ten dystans zdecydowanie bardziej wyczerpujący. W ubiegłym roku na Mistrzostwach Polski ten zawodnik jechał tylko na tych najkrótszych dystansach, 500, 1000 i 1500 metrów. W tym roku jedzie na wszystkich. Najwyżej sklasyfikowany w mass starcie na miejscu 15. Co oznacza, że oczywiście po tym biegu będzie najwyżej klasyfikowany na 10 tysięcy metrów, bo tą rywalizację zakończy na pewno w czołowej ósemce. A jest już na ostatnim okrążeniu, więc z pewnością nie podda się, z pewnością dojedzie do mety. Młody zawodnik MKS Korony Wilanów, Filip Witkowski. Kończy bieg z czasem 20:39:81. A już za moment czterech czołowych zawodników. Jeszcze widzimy urywki z poprzedniego biegu. Widzimy Patryka Wójcika, który jest liderem. Czas 16:05:33 to ten, który pozwala na prowadzenie. Stają już Norbert Piekielny, KS Arena Tomaszów Mazowiecki, wystartuje z toru wewnętrznego, z zewnętrznego Mikołaj Florkowski, UKS Viking Elbląg. A jednak nie Mikołaj Florkowski, a Karol Karczewski, więc mieliśmy jakieś przesunięcia, czyli Mikołaja nie ma. Karol był z początku usytuowany w poprzednim kwartecie, więc to Mikołaj Florkowski wycofał się z rywalizacji, a my mamy Norberta Piekielnego i Karola Karczewskiego w pierwszej parze, a w drugiej ci, którzy na naszych ekranach właśnie z toru wewnętrznego wystartował Szymon Palka, KS Arena Tomaszów Mazowiecki, z zewnętrznego Artur Janicki, UKS Błyskawica Domaniewice. W ostatnich latach to właśnie między nimi toczyła się rywalizacja o Mistrzostwo Polski. Trzy razy z rzędu po złoto sięgał Szymon Palka. Norbert Piekielny wyraźnie przed Karolem Karczewskim, 38,5. Palka i Janicki 37 z drobnym ułamkiem, ale wiemy, że Norbert nieco wolniej się rozpędza, choć akurat na 10 tysięcy akurat takie rozpędzenie jak na chociażby 5 nie jest potrzebne. Nie trzeba wykazywać się aż tak dużą prędkością, bo tu jeszcze mocniej stawiamy na wytrzymałość. No ale widzimy, że te czasy będą schodzić jeszcze przez te najbliższe rundy. Zawodnicy uzyskują odpowiednią prędkość. Teraz 33:14 Norbert Piekielny, 31:73 Palka, powyżej 32 Janicki. I teraz będziemy obserwować, jak będą w stanie utrzymywać te czasy. Piekielny 33:93, Palka runda powyżej 33 również, Janicki no teraz szybciej od Palki, ale to też nie jest duży uskok. W tym momencie na najlepszy czas jedzie Palka, na drugi Janicki, na trzeci Piekielny.
Herbert ma o tyle trudniej, że no musi przemierzać tutaj sam ten dystans. Karol Karczewski został w tyle. 33,85 Piekielnego, 33,21 Palka, 33,37 Janicki. No, jest ciasno, oczywiście Palka z Janickim stworzyli taką 3-4 sekundową przewagę nad Piekielnym na samym początku przy rozpędzeniu. Teraz już mijają Karola Karczewskiego. I zobaczmy, jakie będą wyniki po 2000 metrów. Piekielny 33,81, nieco szybciej Palka i Janicki. Teraz to Artur narzucił mocne tempo, kolejna runda poniżej 33 sekund. Jest już bardzo blisko Szymona, co zresztą widzimy. Jadą równiutko, Szymon Palka, Artur Janicki. Norbert Piekielny, kolejna runda 33,71. Poniżej 33 Szymon Palka. Przyspieszył nieco, widząc, że Artur Janicki jest tuż, tuż. Nie ma nad nim wcale dużej przewagi. To tylko 0,6 sekundy. A przejechali już 2400 przeszło metrów. Norbert Piekielny za to bardzo równo. Kolejne rundy 33,66. Jedzie swoim tempem. Nie odpuszcza. Póki co jedzie na trzecią pozycję. Ale ta runda szybsza niż runda Artura Janickiego. Szymon Palka wciąż najszybciej dokłada kolejne dziesiąte sekundy do swojego prowadzenia. Teraz on torem wewnętrznym. Więc za moment zobaczymy, jak realnie wygląda jego przewaga nad Arturem Janickim. To jest kilkanaście metrów. 33,62 na rundzie Norberta Piekielnego. Bardzo podobne tempo Szymona Palki, a Artur Janicki zaczyna tracić. 34,07. A zatem 0,4 sekundy na korzyść Norberta Piekielnego, który jednak no, jest prawie 4 sekundy za Arturem. Ale jeszcze bardzo, bardzo dużo do mety. Oni wszyscy to wiedzą, wszyscy mają tę świadomość, że muszą utrzymywać jak najdłużej czasy, jakimi jadą. 33,70 Norbert Piekielny na tej rundzie jest najszybszy. Szybszy od Szymona Palki, szybszy od Artura Janickiego. Nieznacznie, co prawda, nie odrabia jakoś Piekielnie dużo. Ale zaczyna powoli niwelować te straty. Widzimy, że Szymon Palka odjeżdża Arturowi Janickiemu. 33,57 zarówno Norberta Piekielnego, jak i Szymona Palki. Wolniej jedzie Artur Janicki, zaczyna tracić względem obu. Wciąż jedzie na drugi rezultat, ale ta jego przewaga nad Norbertem Piekielnym topnieje w oczach. Kolejne 400 metrów za zawodnikiem KS Areny Tomaszów Mazowiecki, 33,58, więc bardzo równiutko. Szymon Palka 33,95. Artur Janicki 34,3 i między Janickim a Piekielnym to jest już tylko 1,5 sekundy. Norbert Piekielny, po nim nawet niespecjalnie widać zmęczenie, on jest przygotowany do takich długich biegów, do wysiłku wytrzymałościowego. 4800 metrów za nim, 33,75. Bardzo dobrze utrzymuje tempo. Jest najszybszy w stawce na tym etapie rywalizacji. Oczywiście jeśli chodzi o rundę, bo wciąż Palka i Janicki mają nad nim przewagę, ale zwróćcie Państwo uwagę.
Ta różnica między Arturem Janickim a Norbertem Piekielnym w tym momencie to niespełna 0,8 sekundy. Za następne okrążenie wszystko może się odwrócić. 33,53 Norberta Piekielnego. Znakomity czas. On wyprzedza w tym momencie Karola Karczewskiego. My oglądamy tego, który jedzie póki co na najlepszy wynik. To jest Szymon Palka i on tą kolejną rundę pokonuje w 33,83. 30 wolniej od Norberta Piekielnego, ale nadrabia nad Arturem Janickim. Dokłada kolejną, no prawie sekundę. A to powoduje, że Artur Janicki zaczyna jechać już w tym momencie nie na drugi, a na trzeci czas. Norbert Piekielny jedzie na drugie miejsce. 5600 metrów za nami, a on ani myśli zwalniać. 33,84. Bardzo równe tempo Norberta Piekielnego. Zobaczymy, jak odpowiedzą Palka i Janicki. I wciąż nie są to odpowiedzi jakieś bardzo mocne. Palka teraz szybsze okrążenie niż Piekielny, ale Janicki niewiele, ale nadal słabsze. 0,4 sekundy na korzyść Norberta Piekielnego. 6000 metrów już za nim. Za moment na ten pomiar czasu na 6000 metrze wjadą również Szymon Palka i Artur Janicki. Świetnie prezentują się dziś obaj zawodnicy KS Areny Tomaszów Mazowiecki. Szymon Palka zdecydowanie teraz jedzie na pierwszą pozycję. Zaczyna kręcić najlepsze czasy rund ze wszystkich na tafli. Natomiast Artur Janicki znów traci na tej rundzie względem Norberta Piekielnego. A zatem Szymon Palka jedzie na miejsce pierwsze. Norbert Piekielny póki co na miejsce drugie. Pytanie, czy Artur Janicki zdoła się zerwać i zacząć odrabiać straty względem rywala mieszkającego na co dzień w Tomaszowie Mazowieckim. Szymon Palka 33,85. Kolejny raz dokłada przewagę nad Janickim, ale nie nad Piekielnym, choć ta jego przewaga nad Piekielnym jest na tyle bezpieczna, że tracąc 0,3 sekundy na rundzie może być spokojny. Natomiast no, Artur Janicki kolejny raz powyżej 34 i to znacznie. Przewaga Norberta Piekielnego nad nim wzrasta. 33,57 Piekielnego, 33,63 Palki, a więc znowu nieznacznie na korzyść Piekielnego. W ostatecznym rozrachunku nadal Palka prowadzi o 4 sekundy nad swoim nowym kolegą z klubu. Bo przypomnę, że jeszcze w ubiegłym sezonie Szymon Palka reprezentował barwy Stoczniowca Gdańsk. Artur Janicki znów powyżej 34 i to znacznie traci kolejne części sekundy wyraźnie do Norberta Piekielnego. Ten już ma 7200 metrów za sobą. Na tym samym pułapie Szymon Palka przyspiesza i dokłada przewagi. Szymon Palka, widoczny na ekranach, jedzie po kolejny złoty medal na tym dystansie na 10000 metrów. Był najlepszy w roku 2021, 2019 i wszystko wskazuje na to, że będzie najlepszy również w 2022, bo do przejechania pozostało już tylko 2400 metrów, a my widzimy, że to Szymon Palka jedzie najszybciej. Norbert Piekielny natomiast szybciej wciąż od Artura Janickiego. Zwróćcie Państwo uwagę, to już 5 sekund między Norbertem Piekielnym a Arturem Janickim. No i tutaj możemy mieć, no moim zdaniem, niespodziankę. Nie spodziewałem się, że Norbert Piekielny będzie tutaj w stanie nawiązać tak mocną walkę z Szymonem Palką i Arturem Janickim. A tu wiele wskazuje na to, że jedzie po srebrny medal Mistrzostw Polski. On już dwa krążki na tej imprezie wywalczył, bo wywalczył zarówno brąz na 5000 metrów, jak i srebro wczoraj w drużynie. Właśnie między innymi z Szymonem Palką, a także z Marcinem Bachankiem jadąc. 8400 metrów za nim, 33,97 na kolejnej rundzie, wciąż poniżej 34. Szymon Palka jest szybszy, dokłada przewagę, jedzie pewnie po medal złoty. Artur Janicki powyżej 34, choć to jeszcze czas tej rundy poprzedniej. Zobaczymy, jak będzie na tej.
35,8. Bardzo duży spadek Artura Janickiego. 1600 metrów pozostało do mety. Niespełne, już 1200 Norbertowi Piekielnemu. I wciąż poniżej 34 sekund na okrążenie. 33,77. Norbert Piekielny jedzie na bardzo dobry rezultat. Na oczywiście jeszcze lepszy Szymon Palka. 33,37. Najszybszy na torze na ostatnich rundach. Dokłada przewagi nad całą stawką. Szymon Palka jedzie po medal złoty. 8800 przeszło metrów już za nim. Za moment wjedzie na ten pomiar 9200. Będzie miał dwa okrążenia do mety. To już będzie bardzo, bardzo blisko. A tu widzimy Norberta Piekielnego, który już ten pułap osiągnął, bo jedzie w parze przed Szymonem Palką, który kolejną rundę pokonał 33,48, który nie zwalnia tempa, który ma już bardzo dużą przewagę nad Arturem Janickim. Jeśli tutaj nie zdarzy się nic niezwykłego, Norbert będzie miał medal srebrny, a usłyszał już ostatnie okrążenie, usłyszał ten dzwonek sygnalizujący, że jedzie po medal. Teraz usłyszał dzwonek również Szymon Palka, który jedzie po złoto. 33,26 na ostatnim okrążeniu. Będzie bardzo dobry czas Szymona Palki, choć oczywiście nie tak dobry, z jakim triumfował w roku ubiegłym. Wówczas 13,39 dało złoto. Teraz ten czas będzie nieco tylko słabszy. Norbert Piekielny finiszuje 14,05,94. To jest czas, który najpewniej da medal srebrny. A teraz widzimy finiszującego złotego medalistę Mistrzostw Polski. Szymona Palkę 14,00,02. To jego rezultat. Czekamy na Artura Janickiego i na Karola Karczewskiego. Artur Janicki jedzie po trzecie miejsce. Bardzo zmęczony, wjeżdża na metę, jest to rezultat 14,23,74, odbierze oczywiście brązowy medal, ale nie jestem przekonany, czy będzie z tego brązu zadowolony. Karol Karczewski wciąż na torze, on dopiero rozpoczął ostatnie okrążenie. On jedzie na czwarty wynik. Półka pozostało mu do zakończenia rywalizacji. I za moment wpadnie na metę. Tak też się dzieje. 15,23,75. To jest czas czwarty w dzisiejszej rywalizacji. A więc Szymon Palka z medalem złotym, Norbert Piekielny z medalem srebrnym, Artur Janicki z medalem brązowym. Za moment zobaczymy ich na podium, a później przejdziemy do rywalizacji w sprintach drużynowych. Ale mnie dzisiaj nosi, ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian, ma moc. U mnie się kręci, że hu hu.
Tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne. Dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii. Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie. Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmę na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek. Proszę Państwa, wielki kilometr konkurencji mistrzostw Polski w czwartym dniu na miejscu kontaktowo zakończyło się realizacja wydarzenia na planie 16 tysięcy metrów. Przed nami dekoracja 80 tysięcy metrów mężczyzn. Oczywiście w ramach mistrzostw Polski na dystansach dla młodzieżowych mistrzostw Polski. Napracowali się tutaj Państwa panowie. Napracował się tak również w różnych mamy tak już w tej chwili delikatnie zaproszoną do dekoracji Kartiora Janowskiego, do Roberta Kartiornego, Szymona Parka oraz Kartiora Józefskiego, Kartiora Józefa Karola Kartiorskiego.
Proszę Państwa, zapraszamy już do delegacji w kategorii 37 Mistrzostw Polskich. Biegu na dystansie 10 000 metrów. Medal brązowy, miejsce trzecie, zdobył reprezentant Kucińskiego Klubu Sportowego UKS Błyskawica Nowa Mielnica, Artur Jonicki. Proszę Państwa, na tym samym dystansie miejsce drugie, medal wstępny tytułu wicemistrza Polski zdobył reprezentant klubu sportowego Arena Tomaszowu Norbert Piekielny. I proszę Państwa, miejsce pierwsze, medal złoty tytułu mistrza Polski w biegu na dystansie 10 000 metrów Szymon Pałka, klub sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki. Wiceprezes do spraw Toru Długiego, czyli Łódź Staszewskiego, wraz z tej chwili już naszej Artura Janickiego, Łukasz Błyskawica, Dominicy, Zbigniew Brudka, Paweł Pego następcę. Czekamy na kolejny zawodników z okresu Błyskawica. Drugie miejsce na konferencji tytułu Wiceprezesa Polski odbyły u Norwega Turkiego, Sądu Sportowego, i złoto tytuł mistrza należy w nowym sezonie do Szymona Pałki z klubu sportowego Arena Tomaszów. Zapraszamy trenera mistrza Polski, jednocześnie wicemistrza Polski, Wiesława Kwiecika. Gratulujemy naszym bohaterem 10 000 metrów. Gratulujemy trenerowi tak zdolnych zawodników. Bo ta druga, 13, pierwsza, dziś w Tomaszowskiej Arenie, podchodzona do zadania Wójcika. Widzę, że się wróci mocno do poważnych impresji, bo Artur Janicki w pełni tylko się cieszyć i gratulować. Gratulujemy Państwu, dziękujemy serdecznie.
gratyfikacje przyjaciół, medale dumy na piersi, uśmiech na twarzy, oczywiście wiążący, bo po takim wysiłku ten pakot satysfakcji, zadowolenia na pewno wolę, że mocno się ujawnia. Proszę Państwa, w ramach młodzieżowych mistrzostw Polski na dystansie 10 tysięcy metrów, miejsce trzecie, medal brązowy, to był reprezentant KS-u Korona Milano, Kacper Buzek. Przepraszam, Kacper Brzozowski, KS Korona Milano, trzecie miejsce brązowe, medal, proszę Państwa. To moje niedopatrzenie. Na drugim miejscu ze srebrnym medalem zameldował się na tytule mistrza młodzieżowego reprezentanta MKS-u Kukurów Kacper Buzek. I z pierwszy medal złoty tytuł młodzieżowego mistrza Polski w biegu na dystansie 1000 metrów zdobył Karol Karczewski, Fundacja Ruch Garfata Sportów Wrocławskich, Legia Warszawa. Karol Karczewski, zapraszamy na podium, proszę Państwa, a medal w tej konkurencji będzie wręczał honorowy prezes Polskiego Związku Wyznawstwa Szybkiego, pan Kazimierz Kowalczyk, i jednocześnie chciałem powiedzieć, że mistrz Polski na dystansie 10 tysięcy metrów w roku 1962 w mistrzostwach Polski na dystansach Zakopane. Reprezentował wtedy również poważnie klub sportowy Polonia Elbląg, a dziś wręcza medal naszym młodzieżowcom na dystansie, którego był mistrzem kraju 1962 Zakopane w Polsce na dystansach. Tam właśnie na tym najwyższym podium stał właśnie Kowalczyk, właśnie przed Państwem Kacper Brzozowski, ten jest Korona Milano, brązowy medal. Kacper Buzek, mistrz Polski, Kukro Kukin oraz mistrz Polski, Karol Karczewski, Legia Warszawa, Kazimierz Kowalski, mistrz Polski na dystansie 10 tysięcy metrów z 1962 roku jako reprezentant Olimpii. Dziękujemy serdecznie panu prezydentowi, że dziękujemy naszym młodzieżowcom. Szymon Palka, najlepszy w Polsce na długich dystansach, bo złoto zarówno na 5 tysięcy, jak i na 10 tysięcy metrów. Powiedz, kontrolowałeś ten bieg? Wiedziałeś, że masz tą kilkusekundową przewagę? Tak, oczywiście, kontrolowałem ten bieg, bo trener mi krzyczał, ile tam mam do Norberta Piekielnego. Cieszę się, bo bieg był kontrolowany, chciałem wygrać, to był główny cel. Mimo tego, że bieg nie był taki, jak ja chciałem, starałem się trochę szybciej pojechać, ale cieszę się z wygranej, bo powtórzyłem sukces z zeszłego roku. Także super. Mówisz, że chciałeś pojechać trochę szybciej. Da się uszczknąć coś z tego czasu? Oczywiście, że się da, tylko sprawa wygląda tak, że dni startowe się nałożyły. Ja czułem też zmęczenie. Też mi się wydaje, że jeśli byłaby trochę lepsza regeneracja między tymi zawodami, to byłby oczywiście lepszy czas jeszcze. Na koniec zapytam Cię, bo jesteś mistrzem i na 5, i na 10 tysięcy metrów. Na którym z tych dystansów czujesz się mocniejszym? Oczywiście, że na 5 tysięcy metrach, bo to jest dystans, który częściej jeżdżę niż tą 10 kilometrów i tak mi się wydaje, że pod piątkę czuję taki flow, że fajnie mi się jeździ, podkładam sobie fajnie nogi, a na dystans już trzeba rozłożyć inaczej siły, dlatego jeśli bym miał wybierać to 5 kilometrów. 10 tysięcy to jednak męczarnia? Tak, oczywiście, to już jest dłuższy bieg, trzeba wykrzesać siebie ostatniej siły nawet na tych ostatnich kołach, to jest męczy bardzo. Na szczęście męczarni koniec, możesz już odpoczywać, cieszyć się ze złotych medali, a my przechodzimy do rywalizacji w sprincie drużynowym. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. Zwyciężyła tą organizację, zdobyła pierwsze miejsce, pokonując prezesa
Rozpoczynamy rywalizację w sprincie drużynowym u kobiet. Zaledwie 4 drużyny zgłoszone do rywalizacji, 2 pary. W pierwszej już na naszych ekranach widoczne. Zawodniczki AZS-u AWF Katowice i WTE-u Stegin Warszawa. Spojrzałem się jeszcze na sylwetki zawodniczek i wszystko wskazuje na to, że w składzie AZS-u AWF Katowice mamy Maję Płończyk, Olgę Kaczmarek i Igę Wojtasik. Natomiast WTE-u Stegny Warszawa to Zofia Braun, Julia Grzywińska i Martyna Baran. Wystartowały w porównaniu z drużynami zwykłymi. Z jazdą drużynową na dochodzenie tutaj nie liczy się czas trzeciej z zawodniczek, ale tej jedynej, która dojedzie do mety. Bo za moment jedna ta prowadząca zjedzie na bok. Zostaną dwie, później na sam koniec zostanie tylko jedna, która będzie finiszować. Myślę, że obie drużyny tutaj w bardzo silnych składach. Walka między AZS-em AWF Katowice i Stegnami Warszawa. Zespół z Katowic póki co na czele. Lepsze międzyczasy na połówkach kolejnych rund. I to już jest ten moment, w którym zostało po jednej zawodniczce na torze. Stegny Warszawa wysunęły się na prowadzenie na ostatniej połówce. Ale następna na korzyść zespołu z Katowic. Finiszowe metry przed nami. Jednak zwycięstwo AZS-u AWF Katowice 1:35:46. Niewielka przewaga. Zespół Stegin Warszawa przejechał te dynamiczne sprinterskie 3 okrążenia w czasie 1:35:94. Za moment na starcie ujrzymy 2 kolejne zespoły. MKS Kuprum Lubin w składzie Martyna Paluch, Adrianna Kluki, Angelika Wójcik, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki, Lena Węglarska, Iga Smejda, Natalia Jabrzyk.
Więc no, jeżeli tutaj Angelika Wójcik i Natalia Jabrzyk miałyby kończyć ten bieg, to będą to z pewnością mocne zakończenia, mocne finisze. Pytanie, czy na czasy lepsze niż pierwszej pary. Po obu stronach Angelika Wójcik i Natalię Jabrzyk na tych trzecich polach z tyłu, na tyłach swoich drużyn. Będą miały za zadanie przejechanie tego ostatniego kółka w samotności. Powalczenie o jak najlepszy finisz. Swoim zadaniu. Zawodniczki Kuprum Lubin na naszych ekranach. Angelika Wójcik przyczajona za plecami swoich koleżanek, próbująca wejść w jak najlepszy tunel aerodynamiczny. Początek nie tak szybki jak w pierwszej parze. Trzeba też zauważyć, że zawodniczki prowadzące są zawodniczkami bardzo młodymi i w jednym i w drugim zespole. To nastolatki mają za zadanie rozprowadzać tutaj Angelikę Wójcik i Natalię Jabrzyk. Po okrążeniu jazda na trzecie i czwarte miejsce póki co. Zarówno AZS AWF Katowice, jak i WTU Stegny Warszawa jechały na tym etapie rywalizacji szybciej. Zobaczymy, ile finiszem będą w stanie wywalczyć Natalia Jabrzyk i Angelika Wójcik. Słyszą już dzwonek, to ostatnie okrążenie, teraz w samotności. Będą musiały przemierzyć to okrążenie. Szybciej w tej parze jechały dotychczas zawodniczki Pilicy, ale widać, że Angelika Wójcik odrabia i strata Kuprum nie jest już tak duża. Zbliża się do finiszu zawodniczka z Lubina. No i niemal równiutko, ale nie odrobiła do końca straty Angelika Wójcik. Te ostatnie półokrążenia w lepszym czasie Natalia Jabrzyk pokonała o 0,2. I dzięki temu to zespół KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki stanie na podium, bo czasy zarówno jednej, jak i drugiej drużyny słabsze od tych, które obserwowaliśmy w pierwszej parze. Mistrzyniami Polski w sprincie drużynowym zespół AZS-u AWF Katowice. Maja Płończyk, Olga Kaczmarek i Iga Wojtasik. Na drugim miejscu ze srebrnymi medalami WTU Stegny Warszawa, a na trzecim KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. WTU Stegny Warszawa w składzie Zofia Braun, Julia Grzywińska, Martyna Baran. Natomiast KS Pilica Tomaszów Mazowiecki w składzie Lena Węglarska, Iga Smejda, Natalia Jabrzyk. To one odbiorą medale za tę konkurencję. Dekoracje zaplanowano chyba na sam koniec. Jednocześnie będziemy dekorować i mężczyzn, i kobiety. My przejdziemy do rywalizacji mężczyzn w tej konkurencji. Tutaj nieco więcej zgłoszonych ekip. Mamy ich łącznie 6, więc zobaczymy 3 pary. W pierwszej AZS AWF Katowice i KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Z tym, że KS Pilica Tomaszów Mazowiecki skład drugi, bo ten zespół wystawia dwie drużyny.
Natomiast na AZS trzeba zwrócić uwagę, bo drużyna z Katowic bardzo mocno obsadzona powalczy tutaj o złote medale. Właśnie na naszych ekranach AZS AWF Katowice, Piotr Nałęcki, Gaweł Oficjalski, Piotr Michalski. Po drugiej stronie lodu KS Pilica Tomaszów Mazowiecki numer 2. W składzie Dawid Balczerczyk, Mikołaj Bielas, Michał Kopacz, młodzi zawodnicy tomaszowskiej ekipy. Wystartowali oczywiście faworytami zespół z Katowic. Mocno rozpędza Piotr Nałęcki. Nie będzie dziwiło, jeśli tutaj natychmiast zyskają sporą przewagę. Niemal sekunda już na pierwszym pomiarze. Piotr Nałęcki zjeżdża. Gaweł Oficjalski i Piotr Michalski pozostają na torze. Piotr Michalski próbuje utrzymać się za plecami Gawła w ten sposób, by tracić jak najmniej energii i zachować ją na to ostatnie okrążenie, na finisz. Kolejną niemal sekundę dorzucają do przewagi zawodnicy z Katowic. I Piotr Michalski już pozostaje samotnie na ostatnie okrążenie, żeby wyśrubować jak najlepszy czas, żeby wywalczyć złoty medal Mistrzostw Polski. Pół okrążenia zostało mu do mety. 13:56 to czas ostatniej połówki rundy. Za moment wpadnie na finiszowe metry. 1:25:08 to czas, jaki uzyskuje ekipa AZS-u AWF Katowice. 1:28:92 drugi zespół KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Za moment drugi z biegów w rywalizacji sprinterskiej drużyn. W zielonych strojach SKL Górnik Sanok. Sanok, awizowani do startu Oskar Podczerwiński, Szymon Hostyński, Roch Maliczowski i Patryk Kudła. Oczywiście pojedzie tylko trzech z tej czwórki. Czwarty będzie pełnił rolę rezerwowego. Natomiast w błyskawicy do Maniewice Mateusz Gawroński i Ryszard Wyszyński będą rozprowadzać Artura Janickiego, który dopiero co skończył jechać 10 km indywidualnie. A teraz jeszcze te trzy dodatkowe okrążenia będzie musiał pokonać. Oba zespoły przygotowują się do rozpoczęcia biegu. Przypomnę, że czas liderów 1:25:13. To czas zespołu, który celuje w złoty medal. Piotr Nałęcki, Gaweł Oficjalski, Piotr Michalski. Reprezentanci Polski.
naszych ekranach. Drużyna przed chwilą była Błyskawicy, Domaniewice, teraz Górnika, Sanok. Wystartowali, trzy okrążenia przed nimi, po każdym jeden z łyżwiarzy zjedzie z trasy. Czas otwarcia dla Górnika Sanok. Zdaje się, że oba zespoły jadą póki co wolniej niż obie drużyny z pierwszej pary. Górnik Sanok na zdecydowanym prowadzeniu, ale można się było tego spodziewać. Artur Janicki za moment zostanie sam. Będzie musiał przejechać jeszcze jedno okrążenie. No, ma w nogach już 25 kółek pokonywanych tak niedawno. Dzwonek sygnalizujący, że to już ostatnie kółko i dla jednych, i dla drugich. Górnik Sanok wygra w tej parze. Choć Artur Janicki jedzie dobrym tempem. To czas SKU Górnika Sanok, 1.32.85 UKS Błyskawicy Domaniewice. Daje to oczywiście trzecie i czwarte miejsce, więc wciąż na prowadzeniu AZS AWF Katowice, na drugim miejscu drugi zespół KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. W ostatniej parze zobaczymy zderzenie doświadczenia z młodością. Doświadczenie reprezentować będzie drużyna AZS-u Zakopane. W składzie Radosław Jakubski, Patryk Wójcik i Dawid Burzykowski. Zawodnicy przeszło 25-letni, wszyscy trzej. Natomiast po drugiej stronie wystartuje zespół 17-latków z KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Kacper Abratkiewicz, Antoni Pluta i Szymon Wojtakowski. Startu i ruszyli. Walka między sobą, walka korespondencyjna z czasami uzyskanymi przez drużyny biegnące w pierwszej parze.
rozpoczyna zespół KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. 17:58 to pierwszy międzyczas. Już Kacper Abratkiewicz zjechał na bok. Zostało dwóch jego kolegów, Antoni Pluta i Szymon Wojtakowski. Wciąż KS Pilica Tomaszów Mazowiecki na zdecydowanym prowadzeniu. 44:39 to czas tej drużyny, która za moment rozpocznie ostatnie okrążenie. Ostatnie okrążenie rozpoczyna dla Tomaszowskiej Pilicy Szymon Wojtakowski. Jedzie po zwycięstwo w tej parze. Pytanie, na jaki czas łącznie? Ma jeszcze pół kółka do przejechania. Teraz to on na naszych ekranach. Szymon Wojtakowski zmierza do mety. Zmierza po niezły czas. Czas, który nie da złota, ale da srebro. 1:27:56. KS Pilica Tomaszów Mazowiecki na drugim miejscu w dzisiejszej rywalizacji drużyn sprinterskich mistrzami Polski. Zawodnicy AZS-u AWF Katowice, czyli Piotr Nałęcki, Gaweł Oficjalski i Piotr Michalski. Na drugim miejscu KS Pilica Tomaszów Mazowiecki, Kacper Abratkiewicz, Antoni Pluta i Szymon Wojtakowski. Natomiast na trzeciej pozycji rywalizację zakończyli zawodnicy AZS-u Zakopane, którzy ostatecznie finiszowali z rezultatem 1:28:76. A więc brązowe medale odbiorą Radosław Jakubski, Patryk Wójcik i Dawid Burzykowski. Była to ostatnia konkurencja tegorocznych mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. Za moment zobaczymy jeszcze rozdanie medali, ale nim zawodnicy przyjdą odebrać zasłużone krążki, przypomnę wyniki zawodów indywidualnych, jako że kończymy już imprezę. Na 500 metrów najszybszy wśród mężczyzn był Damian Żurek, na 1000 metrów również Damian Żurek i również przed Piotrem Michalskim. Na 1500 metrów Mistrzostwo Polski obronił Marcin Bachanek. Na 5000 i na 10000 metrów najlepszy był Szymon Palka. W mas starcie triumfował również on, więc potrójnie ozłocony podczas tegorocznej imprezy. Wśród kobiet zarówno na 500, jak i na 1000 metrów zwyciężyła Angelika Wójcik. Na 1500 metrów najlepsza była Karolina Bosiek. Na 3000 i na 5000 metrów po złote medale sięgnęła Magdalena Czyszczoń, najlepsza długodystansowa pancernistka w naszym kraju. W mas starcie triumfowała natomiast Karolina Bosiek, która lubi bardzo tę konkurencję i liczymy na to, że również w Pucharze Świata przełoży się to na bardzo dobre wyniki. Przed nami jeszcze oczywiście dekoracje drużyn sprinterskich. Zobaczymy za moment na podium i panie, i panów. Ja tymczasem żegnam się z Państwem. Dziękuję za te 4 dni emocjonującej rywalizacji w arenie lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Dawid Brilowski, kłaniam się, dziękuję i zapraszam na kolejne transmisje łyżwiarskie. Ale mnie dzisiaj nosi, ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian, ma moc. U mnie się kręci, że hu hu. Ach, tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne. Dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii. Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Zdasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No we. To nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie! Tylko z bliska! Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. Jerepa!
3, 4, 5, 7, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmę na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek. Thank you.
I przed Państwem najszybsze sprinterskie wyróżnienie dla tego wypadku. Na najwyższym poziomie zatem zawodów Katowice na miejscu drugim Stefan Warszawa i miejsce trzecie Kibica Tomasz. Trenera zapraszam oczywiście. Jak zwykle trudno trenerów jest gdzieś tam do tego dekoracji, proszę o mnie zawsze wszyscy chcą spokój, bo oni tam nauczyli, że stoją tu przeciwnego i to stoi za znaczek. A dziś w centrum uwagi też się trzeba pokazać. Krzysztof Kowiecki, a także zawodowy Katowice. I życzymy kolejnych sukcesów, proszę Państwa, dla wszystkich reprezentantów. Nie tylko tych trzech klubów, ale wszystkich klubów, ale w szczególności gratulacje dla tych najsilniejszych zespołów AZS-u.
Dziękujemy serdecznie naszym zawodnikom. Proszę Państwa, myślę, że panowie już przekraczając niewielkim gościom na to, co za chwileczkę nastąpi tutaj w naszej centralnej części Tomaszewskiej Arenie Narodowej. Jeszcze tylko kolejna fotografia pokazująca. Muszę powiedzieć, z tak ważnym rozwojem Państwa Polskich obowiązkowo przyjmuje się. Dodałem tutaj dużej wartości do tego wydarzenia. Myślę, że za rok do tych nagród finansowych to będzie można spokojnie dotrzeć. Jeszcze nie po zero przynajmniej, oczywiście z powodu tego przeciwku, ale nawet zmienić walutę ze złotówek na euro. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, w ostatniej konferencji czwartego, ostatniego dnia mistrzostwa Polski w drużynie Papa wystartowało 6 drużyn i w gronie tych 6 zwycięskich reprezentacji miejsce trzecie medal brązowy w drugiej reprezentacji AZS-u Zakopane w Skłodzie. Radosław Jakubski, Patryk Wójcik, Dawid Burzykowski. Zapraszamy na AZS z Zakopane. Widać, że tu moment opisują i najlepszy ruch, proszę Państwa, kiedy pomogą się po medale. AZS Zakopane, brązowy medal, miejsce trzecie w drużynie Mazurczyk. I w tej naprawdę mocnej konkurencji miejsce drugi medal z tytułu. Polski zdobył pierwszy zespół klubu sportowego Kielica Tomaszów. Skład Kacper Abramkiewicz, Antoni Kluta, Szymon Wojtekowski. Widzę troszkę mniej zadowolony. Wicemistrzostwo, srebrny medal. Gratulacje. I proszę Państwa, niepokonani z bardzo dobrym rezultatem reprezentanci AZS-u AWF-u Katowice w składzie Piotr Nałacki, Gaweł Oficjalski, Piotr Michalski. Ostatnia składa dziś nikomu niestety nie było to samo. Gratulujemy AZS-u AWF-u Katowice. Medal złoty, pierwsze miejsce w tytułu mistrzów Polski w skrócie drużynowym w nowym sezonie. I medale rozpoczynamy od AZS-u Zakopane. Radosław Jakubski, Patryk Wójcik, Dawid Burzykowski. Gratulujemy Zakopiańczykom. I drugie miejsce medal srebrny tytuł wicemistrzów Polski zdobyła dziś młoda drużyna Kielicy Tomaszów w składzie Kacpera Abramkiewicza, Piotr Kluta, Szymon Wojtekowski. Kiedy Szymon Wojtekowski już posiada swoje kolekcje medale srebrne, wywiązuje się na dziś i wyrzuca kolejny srebrny medal wraz z kolegami z Kacpremiantami. Gratulujemy. A kolejne złote medale, proszę Państwa, gratuluję oczywiście na piersi zawodników AZS-u AWF-u Katowice, Piotr Nałacki, Gaweł Oficjalski i Piotr Michalski. Zdecydowanie najlepszy rezultat, który dziś ta trójka wykluczyła w tej rywalizacji, byli naprawdę nie do pokonania. Gratulujemy wszystkim do wszystkiego najlepszego. Zdrowia i przede wszystkim jak najwyższej formy życzymy naszych mundialów. Panowie, czekają Was teraz już międzynarodowe konfrontacje, więc myślę, że ta
Ale mnie dzisiaj nosi. Ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian. Ma moc. U mnie się kręci, że hu hu. Tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne. Dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii. Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie! Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmy na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek.